Cukrzyca a owoce. A co z jedzeniem owoców przez osoby chore na cukrzycę? Cukrzyca nie powinna wykluczać spożywania owoców. Zgodnie z talerzem zdrowego żywienia, warzywa i owoce powinny stanowić połowę tego, co jemy. Minimum 400 g dziennie, z czego 3/4 przypada na warzywa, a 1/4 na owoce. Zatem powinny znaleźć się także w diecie diabetyków, choć w ograniczonych ilościach. Jakie owoce wybierać? Najlepiej te, których indeks glikemiczny nie przekracza 55. To na przykład awokado, agrest, wiśnie, jabłka, maliny, grejpfrut, jeżyny, mandarynki, brzoskwinie, truskawki, borówki, jagody, porzeczki. Z kolei ograniczyć należy te z indeksem glikemicznym powyżej 55, takie jak mango, banan, melon, winogrono, ananas, papaja, suszone owoce. Mamy też kilka wskazówek, jak najlepiej włączać owoce do diety diabetyka. Najlepiej spożywać je w ciągu dnia jako dodatek do odpowiednio zbilansowanych posiłków. Na spożycie porcji owoców wieczorem mogą sobie pozwolić jedynie osoby zdrowe i aktywne fizycznie. Warto spożywać je z dodatkiem produktów będących źródłem białka i tłuszczu, np. jogurt, orzechy. To obniży ładunek glikemiczny posiłku i spowolni tempo wchłaniania cukrów. Najlepiej jeść je na surowo ze skórką. Należy ograniczyć spożywanie owocowych soków, koktajli, musów czy dżemów. Przetworzone owoce w tej postaci znacznie szybciej podnoszą poziom cukru we krwi oraz zawierają mniej dobroczynnego dla zdrowia błonnika pokarmowego. Na koniec mała inspiracja, jak zastosować model talerza zdrowego żywienia. Zamiast po prostu zjeść jabłko, przygotuj pełnowartościowy posiłek. Jesienną ryżankę gotowaną na wodzie z jogurtem naturalnym, jabłkiem i orzechami. Pamiętaj, aby wykorzystać brązowy ryż, dodać orzechy włoskie, a do smaku cynamon i kardamon.